Witam Was tutaj, cześć, Tomasz Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Dziś z nietypową muzyczką przy okazji, to możecie ją posłuchać sobie w międzyczasie w tle, zaczynamy odcinek z stacji PKP Ożarów Mazowiecki. Nie było mnie tutaj dwa miesiące, oczywiście nie było mnie tutaj z nagrywaniem filmów, ale spokojnie, jesteśmy już dzisiaj. Jak widzicie, nowy tor się tutaj pojawił z takim ciekawym ujęciem z drona, byście mogli to zobaczyć, jak to wygląda. Nowy tor jest tutaj już ułożony, co ważne, nie ma żadnych rozjazdów na trasie, co jest według mnie bardzo dziwne i nie mam niestety cały czas dostępu do układu torowego i ogólnie całej przebudowy, jak to będzie wyglądać, ponieważ nie ma nigdzie publicznie tego jeszcze udostępnionego, ponieważ tutaj ta budowa nie jest zrobiona podczas przetargu. Także to trudno tutaj mi uzyskać wszelkiego rodzaju dane. Co nie zmienia faktu, że to jest stacja właśnie Ożarów Mazowieckich, znajdująca się oczywiście w Ożarowej Mazowieckim. Jak widzicie też tutaj, tak to wygląda. Stary peron po środku jest aktualnie w rozbiórce, natomiast nowe perony są budowane. Będą nowe dwa perony, a stary będzie całkowicie rozebrany i aktualnie też kurs jest użyty. Nowy, tymczasowy peron piąty z peron drugi z torem piątym. Już mi tutaj odjeżdża. I też jak widzicie, tutaj jeszcze jest stara kładka aktualnie w użyciu na peron pierwszy. I ona jest aktualnie też rozbierana, aby jej całkowicie nie było. Tutaj jest nowy daszek. O daszku jeszcze będę trochę opowiadać faktycznie, ponieważ będą dwa perony. Obydwa w kierunku... Znaczy, będą miały dwa perony wyspowe. Po bokach będą dwa tory. Nie wiem, jaki będzie ostateczny układ torowy, jeżeli chodzi o pozostałe tory, które były po bokach. Czy faktycznie jakieś wrócą, ale to zobaczymy w najbliższym czasie. I będzie to dzięki temu mogła być stacja krańcowa dla linii SKM. Jeszcze nie wiemy jakiej linii, ale SKM-ka dzięki temu będzie mogła dojeżdżać do Ożarowa Mazowieckiego. Możliwe, że nawet w podobnym czasie tutaj ta SKM-ka ruszy, co również do Piaseczna, bo tam mają problemy przy przebudowie linii średnicowej, konkretnie przy Warszawie Zachodniej. Co do układu torowego oczywiście tam chodzi, natomiast tutaj wracając do meritum, zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda tutaj przy budowie nowego przejścia podziemnego, ponieważ tak jak mówiłem, kładki nie będzie, a będą przejścia podziemne, raczej jedno przejście podziemne, z windami po bokach i na perony, ze schodami zwykłymi, bezduchomych niestety, a szkoda. Ale tutaj aż takiego dużego potoku nie ma, no i to nie jest Warszawa, więc jakby nie opłaca się. Od razu im się nie opłaca, jak coś nie jest w centrum Warszawy. Więc schodów duchomych tutaj niestety nie będzie. A tutaj właśnie się znajduje peron tymczasowy, gdzie widzicie od razu przy okazji jeden z pociągów linii R3, bo tylko i wyłącznie aktualnie taka tutaj dojeżdża, czyli z kolei mazowieckich. SKM, który aktualnie nie ma, ale po przebudowie mają się właśnie pojawić. To będzie według mnie bardzo duża zaleta dla właśnie Ożarowa Mazowieckiego, gdzie praktycznie połowa tego pociągu kolei mazowieckich się opróżnia właśnie w tym miejscu na R3. Później druga połowa, znaczy powiem to tak, 1/3 wysiada tutaj, kolejna 1/3 wysiada w Błoniu, a pozostałe 2/3 wysiadają ogólnie na trasie. Także jakby dużą zaletą byłoby, gdyby SKM-ki dojechały do Błonia, jednakże w Błonie nie są przystosowane i nie ma tam zbytnio torów odstawczych dla SKM-ki i to jest duży minus. Tu jest przy okazji zaplecze całej placu budowy. Jak możecie zobaczyć, jest trochę tych elek peronowych tutaj już podoskładanych i przyszłych krawężników peronowych, płyt peronowych i to wszystko tutaj jest aktualnie składowane bezpośrednio przy peronie tymczasowym. Więc tak to mniej więcej wygląda, ale przejdźmy już bezpośrednio do starego pierwszego peronu i nowego pierwszego peronu, bo to jest wszystko budowane obok siebie. Stary, jak widzicie, nie ma już w ogóle wiatu, nie ma żadnego wiaty, żadnego daszku, nic tutaj już faktycznie nie pozostało z tego. Stoi jeszcze stary chyba biletoma, tak że pamiętam, ale to wszystko jest tutaj rozbierane, ponieważ nowy peron już po części faktycznie stoi. O ile do niego pociągi podjadą dopiero wtedy, kiedy będzie całkowicie wyburzony stary pierwszy peron, no bo po prostu nie da się ułożyć innego toru, to jeszcze trochę na niego poczekam. Jak widzicie, tutaj już są fundamenty i słupy pod nowy dach. A tutaj, patrząc tak z lotu ptaka, zobaczycie mniej więcej, gdzie znajduje się przejście podziemne. Mniej więcej w tej samej osi, gdzie jest kładka, chociaż trochę przesunięta, bo mniej więcej w tym miejscu, gdzie była kładka, będą właśnie windy, którymi będzie można zjechać bezpośrednio do przejścia podziemnego. W drugą stronę będą schody, czyli tak samo mniej więcej jak teraz było na peronie. Także tak oto jest z takich, bym powiedział, większych zalet. Oczywiście najprawdopodobniej, jak domyślam się, przejście podziemne będzie udostępnione dla pasażerów dopiero po skończeniu budowy. Chociaż mogę się mylić, może faktycznie uruchomię już podczas pierwszej zmiany przebudowy.
bo oczywiście tutaj to jest zrobione w dwóch etapach, jak dobrze pamiętam. Pierwsza faza to jest budowa właśnie Pannonu pierwszego i wyburzenie po części Pannonu pierwszego starego, jak i również postawienie tym Pannonu tymczasowego i później będzie zmiana, będzie całkowite później wyburzenie starego Pannonu pierwszego, będzie przejęcie po części kursowania nowych pociągów przez nowy Pannon pierwszy, jak i również będzie właśnie budowany, rozpocznie się budowa Pannonu drugiego. Tak to wygląda, jak tutaj widzicie, przejście podziemne. Trochę się tutaj dzieje, też warto zaznaczyć, że kładka jest zabezpieczona przed tym, żeby ktoś tutaj sobie nie wypadł, bo kładka tutaj dalej przechodziła na drugą stronę Ożarowa Mazowieckiego, jednakże aktualnie jest to utrudnione i większość pasażerów po prostu przechodzi przez torowisko przy stacji i przy końcu Pannonu tymczasowego. Jest to oczywiście nielegalne, ale nie dziwię im się, że tak to robią, bo aktualnie obejście naokoło zajmuje dosyć dużo czasu, mniej więcej tyle, ile jedzie się na Pannon 9 przy Warszawie Zachodniej. Także naprawdę całkiem długo. Po przebudowie oczywiście będzie przejście podziemne na obydwie strony, również z windami. I te windy tutaj są według mnie bardzo dużą zaletą, bo aktualnie na ten peron nie dało się dojść na przykład z rowerem w ludzki sposób, bo trzeba po schodach skakać, a dojście dla osób niepełnosprawnych było możliwe jedynie po 24-godzinnym uprzednim zadzwonieniu na stację z zapowiedzią, iż taki będzie się miało zmianę. Jak tutaj widzicie, powoli już się przygotowują do zalewania stropu tutaj przy przejściu podziemnym, bo zaczyna się tutaj mniej więcej powstawać konstrukcja tego. No i widzimy, że faktycznie to przejście podziemne nawet będzie całkiem szerokie. Ciekawe, jak będzie faktycznie ostatecznie wykończone, bo z tym wykańczaniem przejść podziemnych to różnie wychodzi ostatnio, jeżeli chodzi o lokacje i stacje podwarszawskie. Czasami mają różne fantazje. Ale to zobaczymy, jak im tu wyjdzie i jak to będzie utrzymywane też przez mieszkańców i pasażerów z tej stacji, bo to w sumie też jest bardzo ważne. Idziemy dalej, a mianowicie daszek, nowa wiata przystankowa. Nie przystankowa, to jest stacja kolejowa. Nie jest to przystanek kolejowy. Jak widzicie, tak to wygląda. Jest ona utrzymana w tym samym designu jak poprzednie, to co zostało wyburzone. Tak, aby faktycznie tutaj konserwator zabytków przy okazji był ułaskawiony, że mniej więcej dosyć podobnie to wygląda. Gdyż pamiętam, tamta wiata nie była faktycznie jako zabytek, dlatego mogłaby zostać wyburzona. Tutaj też, co ważne, zmieni się układ torowy. Nie mam niestety projektów, ale można to zobaczyć, że w zupełnie innych miejscach będą rozjazdy przed stacją i nie będzie tutaj na przykład na przejeździe kolejowym, znaczy tego rozjazdu. To zostanie zmienione. Co chyba według mnie nawet jest dobrą zaletą, bo tutaj w tym miejscu, no nie było to najlepszy rozjazd, żeby faktycznie na przejeździe kolejowym były aż 4 tory, tylko przez to, że jest przejazd, rozjazd tutaj bezpośrednio przed stacją. No ale takie zmiany bardziej bym powiedział z innej strony. Też tutaj pewnie byłby problem z rozjazdami, bo zaraz się zaczyna kolejny peron, a tutaj muszą się rozjechać aż tutaj na 4. I to tak w miarę, żeby te pociągi mogły jeździć często. No tu po prostu jest zupełnie inny układ torowy przez to, że są dwa perony, a nie jeden. Poprzednio tutaj było 5 torów, czyli całkiem dużo. 3 z jednej strony, tak jak teraz widzicie właśnie po stronie lewej peronu pierwszego i 2 po drugiej stronie, czyli po stronie prawej, patrząc w kierunku Warszawy, tak jak teraz lecimy. Przy okazji budynek dworcowy stacji Żydów Mazowieckiej całkiem ładnie jest utrzymany i według mnie to dobrze. W środku jest na przykład kasownik, ale tylko na drugą strefę, więc spokojnie można tam w teorii bilet skasować, ale trzeba było i tak skakać przez składkę, więc tak spokojnie to tu nie było niestety. Dojście do peronu tymczasowego jest oczywiście zapewnione przez nowy chodnik, który jest specjalnie wytyczony, aby się dało dojść, i pojawiły się też nowe miejscówki dla taksówek, z czego nie do końca wiem, czemu tutaj osoby mieszkające w Ożarowie miałyby korzystać z taksówek w tym rejonie, ale jest tak to zrobione, więc no może jest potrzebne. Może ja się nie znam i po prostu faktycznie dużo mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego korzysta z taksówek. Co prawda nigdy nie widziałem tam żadnej taksówki, ale jest to pozostawione miejsce. Także tak swanego. I też tutaj też jest parking, parkuje do KM. Jak widzicie, tak wygląda z lotu ptaka KM-ka, no z góry trochę brudna. I też przy okazji tego na peron tymczasowy. Według mnie on jest coraz bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych niż stary peron, dlatego że ma zjazd po prostu obok siebie. Jest oświetlony LED-owo, więc jest okoliczniejszy i nawet taki peron według mnie jest o wiele lepszy niż to, co było wcześniej. Ale to moja osobista opinia. Nie wiem też, gdzie będą rozjazdy na nowej trasie, bo zwróćcie uwagę, że tutaj układ torowy już mamy właśnie poukładane trochę te tory, mniej więcej szynek wyglądają te nowe,
A nowego to tutaj nie ma zupełnie. Nie ma ani do zjazdu na drugą stronę, więc w sumie nie wiem, jak oni to zrobią. No ale mniejsza z tym. To byłoby na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tak to mniej więcej wygląda. Tam dalej możecie zobaczyć za blokiem takim trochę wyższym przy urzędach i tam tak dalej. Wieżowce Warszawy. I tak to mniej więcej wygląda. Kolejny materiał z tej stacji będzie najprawdopodobniej za jakiś miesiąc lub dwa. Zobaczymy, jak będę mieć czas. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!